Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś porozmawiamy o analfabecie Jarosławie Kaczyńskim. Jak co tydzień zwrócimy uwagę panu Jarosławowi o tym, o czym nie mówi mu Wąsik z Kamińskim, bo albo nie wiedzą, albo się boją. Postaramy się mówić wyjątkowo prostym językiem, ponieważ dotarło do nas, że braki w edukacji prezesa Kaczyńskiego czynią go wyjątkowo odpornym na przyswajanie wiedzy. Nie wszyscy z Państwa o tym wiedzą, ale w 1966 roku Jarosław Kaczyński nie zdał z klasy do klasy. W liceum oblał, uwaga, angielski polski. No i tam przysposobienie obronne to pewnie ma mniejsze znaczenie, ale szczególnie z tym językiem polskim to widać, tutaj są duże problemy. Później zaangażował się w jego promocję późniejszy minister w rządzie PRL-owskim edukacji, Jerzy Kuberski, wówczas kurator. No i się udało znaleźć jakąś szkołę, która, uwaga, w sposób nielegalny przepchnęła Kaczyńskiego z klasy do klasy i doprowadziła do tego, że przystąpił on do matury, chociaż faktycznie to on nie zdał. No to też nie, tak przy okazji pokazuje, jakież plecy miała rodzina Kaczyńskich w systemie komunistycznym, że potrafili po prostu przepychać ludzi z klasy do klasy. Ta historia przeżyła dlatego, że wśród nauczycieli, którzy odmówili przepychania Jarosława Kaczyńskiego pomimo nacisku, była późniejsza minister w rządach solidarnościowych Anna Radziwiłł. No, drodzy Państwo, to też taka dosyć charakterystyczna historia, ponieważ oni uważali właśnie ten nacisk, który wywarto wówczas na Radę Pedagogiczną, aby klepnęła przepchnięcie Jarosława Kaczyńskiego z klasy do klasy za niedopuszczalny. Więc panie prezesie, będziemy starali się mówić wolno, wyraźnie i no tak, zaczniemy od bezrobocia, bo pan chce zrobić kampanię wyborczą na temat bezrobocia 10 lat temu w Polsce, więc przypomnimy panu, jakby panu nie donieśli, to za pańskich rządów nastąpił, uwaga, największa depopulacja w historii Polski poza okresem II wojny światowej. Wasze rządy wykończyły 230 tysięcy ludzi nadmiarowo. Jest to rekord w Unii Europejskiej i jeden z najwyższych wyników na świecie wśród krajów rozwiniętych. To jest 6 tysięcy ludzi na każdy milion mieszkańców. Dla porównania, w Niemczech było to 2 tysiące osób nadmiarowych zgonów, też bardzo dużo, a w takiej Szwecji, drodzy Państwo, gdzie praktycznie nie zrobiono nic, czyli po prostu przystąpiono do zwalczania koronawirusa zgodnie z taką zasadą, po pierwsze nie szkodzić, 700 osób. Czyli, Szanowni Państwo, Jarosław Kaczyński i jego ludzie po prostu mają na sumieniu po prostu ponad 200 tysięcy Polaków na skutek własnych decyzji. Decyzji, które doprowadziły do tego, że przestała działać służba zdrowia, przestała ratować życie ludzkie. To raz, to jest taki tego. No Jarosław Kaczyński uważa, że najważniejszym jest dyskutowanie, jaki poziom bezrobocia był w 2013 roku, pomijając właśnie osiągnięcia swojego gabinetu. Więc oprócz tego, drodzy Państwo, że mamy największą depopulację, rodzi się coraz mniej dzieci, dlatego że Jarosław Kaczyński i jego rządy doprowadziły do tego, że Polacy boją się mieć dzieci. Polki nie chcą urodzić, ponieważ sytuacja gospodarcza jest wyjątkowo niestabilna. Dodatkowo wprowadzono represyjne prawo, które sprawia, że Polki się po prostu boją mieć dzieci. Panie Jarosławie Kaczyński, to jest pańska zasługa. To pan doprowadził w ciągu 8 lat do tego, że zła sytuacja demograficzna w Polsce stała się tragiczna. Pan również, chyba zdaje się, też nie zauważył, że doprowadziliście do kryzysu, pierwszego kryzysu w Polsce. Czyli kryzys to są dwa kwartały pod rząd, w których mamy spadek wzrostu gospodarczego od 1991 roku. I najbliższy okres jest momentem, w którym kraje zachodnie po raz pierwszy od 32 lat uciekają nam. Przez te 30, ponad 30 lat
redukowaliśmy dystans między Polską a Zachodem. Jarosław Kaczyński doprowadził w prawie 8 lat do tego, jego rządy, do tego, że ten dystans zaczął się znowu zwiększać. Koniec polskiego cudu gospodarczego. Polecam wywiady z panem Jakubem Karnowskim, który wykładowcą SGH, który w bardzo przystępny sposób opowiedział, skąd to się bierze. Również w podobnym duchu jest wywiad z prezesem Antonim Kolkiem, który też wyjaśnił, skąd się biorą te problemy na rynku pracy. Może pan sobie przesłuchać, może coś do pana dotrze. Tomku, czym jeszcze możemy panu prezesowi pomóc? No ja się nie mogę nie zgodzić, Janku, i muszę się z tobą zgodzić z jedną rzeczą. No to, że Jarosław Kaczyński nie zdał przysposobienia obronnego, to ma bardzo duży wpływ na to, co dzisiaj się dzieje. Bo Jarosław Kaczyński, jego konikiem jest wojna, wojskowość, no, zrozum, no a jednak już na początku tej swojej kariery, no jednak najlepiej mu nie szło tam, ale mam i nie uzupełnił tych braków. Ja już mówię chciałem się panu bardzo podziękować, bo pan wysyła chyba do mnie jakieś znaki, bo pan teraz bardzo dużą laską. Ja zawsze panu pokazuję te. I pan teraz tego, nie wiem, tylko ustalmy jakiś kod, o co chodzi. Nie wiem, czy pan potrzebuje pomocy, coś się dzieje, bo no teraz wyjątkowo dużo pan laskał, ale to już tylko tak już. No nie mam jak się do pana inaczej zwrócić, a może miałbym, ale wtedy sądzę, że będzie pan bardzo przestraszony. I pan, co pan chce? Ustalmy sobie jakieś dwa mlasknięcia, nie wiem, przyjeżdżaj po mnie, ratuj mnie, nie wiem, no trzy mlasknięcia jest okej, okay, jeszcze wytrzymam. Ustalmy to, ale to już nie. To mówimy teraz coś innego. No panie Jarosławie, ja już wracam właśnie do i do polskiego, i do PO. No pan zawsze, i pan musiał z uporem maniaka, powtarza pan tę maksymę właśnie związaną z wojną, civis pacem, parabellum, czyli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. A pan z uporem maniaka, chcesz pokoju, szykuj wojnę. Panie Kaczyński, no szykuj wojnę, a szykuj się do wojny, no to są zupełnie inne działania. No szykuj się do wojny, to są działania obronne, a szykuj wojnę, to są działania ofensywne. Ale to już pomijamy to. Ja się zastanawiam, który z tuzów, który pana otacza, poradził panu, żeby pan kandydował, bo pan się nie boi, wiadomo, że nie, akurat w Świętokrzyskim. Ciekawy jestem, kto panu poradził. No wcześniej ja w ogóle widziałem, bo taką forpocztą był pan, mój ulubieniec kolejny, pan minister Błażej, wiceminister Błażej Poboży, jakiś tam wice Wąsik, jakiś tak wyszedł i powiedział, że prawdopodobnie pan wystartuje już wcześniej, zanim pan to powiedział, że wystartuje pan z województwa świętokrzyskiego, z okręgu świętokrzyskiego, przepraszam, i że pan tam będzie kandydował. No to fajnie, że nie wiem, czy to jest sygnalista, czy akurat sam otworzył buzię, bo to są inteligentni ludzie i nie wtedy, kiedy trzeba było. Ale to jest nieistotne, może pan mu kazał. Natomiast czy pan wie, że na przykład w takim Szydłowcu jest prawie 25% bezrobocia. Janek mi dokładnie jeszcze pokazał, sprawdził, już nie będziemy pana męczyć tymi wszystkimi rzeczami, ale pojedzie pan do Szydłowca mówić, że za Tuska było wielkie bezrobocie, a pan je zlikwidował? To pana okręg, także sądzę, że może pan tam pojedzie i pan tam wytłumaczy, no bo bezrobocie. A potem wie pan, no panie Jarosław, no powiem panu, że no, czy pan lubi tych swoich ludzi wystawiać na śmieszne? Przecież interweniował pan osobiście, pana interesują tematy dworców kolejowych, no i taka poważna sprawa, zgwałcony 18-letni Polak w Monachium i tutaj wyszedł, bo oczywiście po to, żeby panu zrobić przyjemność, wyszedł Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki powiedział, że będą wzywali ambasadora w sprawie tego gwałtu, że tego biednego chłopaka tam śpiącego, pijanego na ławce zgwałcił Afgańczyk. Jeszcze mu zabrał telefon. No, chyba o to był największy problem, wiem, to tak wiórki mówią, ale może jakby nie zabrał telefonu, może no ale no nie, no straszna sprawa. No, gwałt to jest w ogóle... Nie, to nie jest żartujmy. Żartów, tylko że panowie... To nie bardzo... Natomiast Janku, jest inny temat. Ja tutaj już sobie nie żartuję. Chodzi o to, że pan Mateusz Morawiecki zapowiadał ambasadora i dalej mówił, że w środę Warszawa zwróci się do strony niemieckiej o natychmiastowe włączenie polskich prokuratorów do śledztwa. Panie Kaczyński, do dzisiaj nic, zero, żadnej reakcji.
No, Morawieckiego już pan tyle razy wystawił, Morawiecki sam z siebie zrobił głupka i teraz jeszcze kolejny raz zrobi głupka z siebie. No, panie Jarosławie. To jest jeszcze raz, szanowni państwo, no, przykre przestępstwo, ale przestępstwo, jakich wiele, próba zrobienia z tego przestępstwa dokonanego po prostu, no właśnie, właśnie to, i to jest pytanie, bo oni próbowali to zrobić z tego jakoś przestępstwo imigranckie, no i tam wszyscy zaczęli się śmiać, że to rozumiemy, że jak zamkniemy granice i nie będziemy wyjeżdżać, to nie będziemy Polaka nigdzie zgwałcić. Bo oni po nie prostu... pojechałby na szkołę językową po prostu ten chłopak i by nie był gwałcą. Na przykład. Natomiast nie, no, mamy do czynienia po prostu z ośmieszaniem państwa. Moment, w którym państwo właśnie zaczyna działać, funkcjonować w granicach właśnie absurdu propagandowego. I to jest pańska zasługa, panie Jarosławie. Tego panu nie powiedzą, że ośmieszyliście Polskę. Doprowadziliście do sytuacji takiej, w której Polska jest dzisiaj jako państwo skonfliktowana ze wszystkimi krajami dookoła. Nasi widzowie mówią, że tylko nie jesteśmy z Bałtykiem, ale to oczywiście kwestia sprawy, no. Jeszcze wszystko przed nami, Jaków. Pan Jarosław jeszcze nie dojechał, tak jak z pogotowiem tym łódzkim, wiesz, a dojechaliśmy? Wiesz. Nie, to nie było to nawet z łódzkim pogotowiem. Ja to słyszałem jako żarcik pod hasłem pacjent się budzi na takim no, przenośnych nocach. No i panie doktorze, gdzie jedziemy? Do Kostnicy, ale jeszcze żyję, ale jeszcze nie dojechaliśmy. No i to jest... No tak, to ja jestem w łódzkim pogotowiu, słyszałem. W łódzkim pogotowiu, dokąd jedziemy? Na cmentarz, ale ja żyję, ale nie dojechaliśmy jeszcze. Więc mamy dziś taką sytuację, w której Jarosław Kaczyński stara się wytworzyć wrażenie, to jest, drodzy państwo, takie ten, że wszystko jest pod kontrolą, że PiS idzie spokojnie po trzecią kadencję. No tylko pytanie, dlaczego, skoro tak jest dobrze, to dlaczego ludzie typu Magdalena Ogórek próbują przeskoczyć na listy wyborcze PiS-u? Dlaczego taka nerwówka jest wśród polityków PiS, którzy się boją list, skoro ma być tak dobrze? Dlaczego wszyscy chcą mieć, boją się być pominięci, skoro ma się nic nie zmienić? No, prawda jest bardzo brutalna. Jarosław Kaczyński doprowadził do głębokiego kryzysu. Ten kryzys jest, drodzy państwo, widoczny. W przyszłym roku będziemy mieli gigantyczne zadłużenie. To oczywiście wiele nie znaczy. Jarosław Kaczyński się nie przejmuje takimi danymi makroekonomicznymi. On powiedział kiedyś, że wzrost gospodarczy, taki dał wywiad dla Reutersa, to jest coś, co on jest w stanie poświęcić na rzecz tego, żeby Polska wyglądała tak, jak on chce. A on chce, żeby Polska wyglądała po prostu jak Białoruś, jak skrzyżowanie Węgier z Turcją, tam gdzie każdy dziennikarz, każda osoba publiczna boi się zabrać głos, żeby nie urazić Jarosława Kaczyńskiego. Czyli nie, może nie Jarosława, tylko dyktatora. Wykłania ten twój słynny przykład swoich ulubionych lektur młodzieżowych. Że jest w stanie tyle poświęcić, prawda? Znaczy to nie, no to nie jest młodzieżowe, to jest Szrek, no wielu z was zginie, to jest poświęcenie, na które jestem gotów. To akurat i chodzi o Jarosław Kaczyński, krótko mówiąc, no on żyje jako dyktator w bańce. To, że on pogorszy ludziom życie o nawet, powiedzmy nawet o pół punkt procentowy wzrostu gospodarczego, w tym wypadku, drodzy państwo, mamy kryzys. To jeszcze do ludzi nie dotarło, bo jest niskie bezrobocie, ale to niskie bezrobocie nie wynika z faktu, że PiS świetnie rządzi, tylko z demografii. Po prostu, drodzy państwo, wymieramy jako naród, Polacy wymierają. PiS postanowił rozmasować, Kaczyński postanowił rozmasować tą sprawę, wpuszczając miliony imigrantów zarobkowych od 2016 roku. Panie Jarosławie, tego panu Wąsik z Kamińskim nie powiedzą, ale pańska polityka imigracyjna doprowadziła do tego, że mamy w Polsce ponad 70 w tej chwili procedowanych spraw o gwałt właśnie. Więc to jest efekt waszej polityki otwierania rynku pracy bez tak naprawdę jakiegokolwiek sprawdzenia. Nie ma żadnej polityki weryfikacji wniosków. Służby pisowskie wystawiają wnioski tak, jak są to skierowane do nich przez firmy, które pośredniczą, które po prostu mówią, że potrzebują konkretnego człowieka, konkretnych ludzi
I te wszystkie wnioski są po prostu klepane, tego nikt tak naprawdę nie sprawdza. Nie wiemy, kto jest wpuszczany do Polski, nie wiemy po co. Zresztą spora część tych ludzi tak naprawdę też nie przyjeżdża do Polski, tylko kupuje sobie bilet do Unii Europejskiej, do strefy Schengen. To zresztą pewnie będzie też osobna kwestia, panie Jarosławie, bo pan teraz znowu jest wicepremierem do spraw bezpieczeństwa, więc to podpada pod pana. Więc informujemy, bo panu tego nie powiedzą, że będzie, w zasadzie już jest takie śledztwo międzynarodowe w tym, że w Polsce działa grupa przestępcza, która handluje wejściówkami do Unii Europejskiej. To się robi, to jest śledztwo, które jest prowadzone przez tą europejską prokuraturę, tam są jakieś służby różnych krajów to zaangażowane. Wąsik z Kamińskim będą mieli teraz trochę mokro, ciepło, jak się o tym dowiedzą z tego programu, że jak to jest możliwe, że oni o takich rzeczach nie wiedzą, że są na celowniku, a są na celowniku. Miał mu powiedzieć Jork w nocy, jak go ciągnął do sklepu Kamińskiemu? No wiesz, nie, Janku. W każdym razie mamy tutaj do czynienia z taką historią, w której Jarosław Kaczyński próbuje wmówić Polakom, że żyją w zupełnie innej rzeczywistości niż są. Stworzyli taką bańkę informacyjną dla swoich wielbicieli. Bańka polega na tym, że są ludzie w Polsce niestety, którzy czerpią informacje głównie z telewizji. I to są ludzie, którzy słyszą o tym, jakie wielkie sukcesy odnosi rząd PiS-u, jaka Polska jest dostatnia, jak wszyscy nam zazdroszczą, Niemcy po prostu niedługo będą jeździć do Polski na roboty. Tu się nie ma co śmiać. Aleksander Łukaszenko robił dokładnie to samo, to znaczy jeszcze kilkanaście miesięcy temu robił jakieś takie spędy, na których tłumaczył, że pod granicami są kolejki Polaków, którzy proszą, żeby dać tutaj kaszy, soli. I on po prostu wychodził i mówił takie rzeczy normalnie ludziom, że wy macie szczęście, że jesteście na Białorusi, że wszyscy chcą się tutaj dostać. To jest właśnie kraj, który próbuje nam wprowadzić Jarosław Kaczyński. Kraj, w którym każdy dziennikarz, który chce mówić prawdę, musi się liczyć z tym, że będzie po prostu prześladowany, rujnowany. To jest dyktatura kłamstwa. Kaczyński jest człowiekiem, któremu się wydaje, że no właśnie, jak wiecie państwo, coś takiego jest jak analfabetyzm, który polega na tym, że składasz literki, czytasz, ale nie rozumiesz tekstu, który czytasz. I tutaj... Tutaj właśnie był przykład, który podawała pani, który potwierdza to, co ty mówisz, który podawała pani Justyna Dobrosz-Oracz, że jechała w pociągu i taka pani rozmawiała z nią i mówi, no dobrze, ja rozumiem, że pani atakuje PiS, ale niech pani wytłumaczy, dlaczego ten Tusk tak ciągle spotyka się z Putinem. No i pani redaktor mówi, ale jak to ciągle? No bo cały czas puszczają w telewizji, że on się spotyka z Putinem. On mówi, ale to są zdjęcia archiwalne. I pani była zdziwiona, archiwalne? To on się nie spotyka teraz też? Naprawdę, posłuchajcie, pani redaktor, proszę was, mówi, no i to jest spowodowane propagandą Kaczyńskiego. To jest to, co ty mówisz o Łukaszence i o soli. Tak, i o chlebie. Do tego doprowadza. Wiesz, zapętlone zdjęcia pokazywane, że na molo w Sopocie, czyli ciągle ten Putin przylatuje na molo w Sopocie i spotyka się z Tuskiem w tej sytuacji. No. Rzeczywiście to jest jakaś tragedia. Bo tym panie Jarosławie Kaczyński, wie pan co, pan się uważa za fachowca od służb specjalnych, teraz od jakimś strategiem doktryny różne wojskowe, pan takim mały Klauzewicz nas tym mówi pan tej linii obrony na Wiśle. A może ktoś panu podsunie lekturę, żeby pan poczytał, jak odbywają się współczesne konflikty zbrojne, może pustynne burze, jak to funkcjonowało, że to wie pan, no teraz już nie mamy ani jakiegoś, tak powiem, przełamania frontu nad Sommą, gdzie wie pan, czołgi zostały użyte pierwszy raz i to czołgi razem, że tak powiem, z piechotą. Wie pan, już później był Heinz Guderian, szybki Heinz, zagony pancerne, wie pan, ta wojna jest wojną manewrową. To już, a teraz jeszcze w momencie, kiedy jest to, czego my nie mamy, co zepsuł Macierewicz, czyli powiedzmy wojska aeromobilne, te punktowe uderzenia oddziałów specjalnych, do tego potrzebne są śmigłowce, naprawdę potrzebne są tego śmigłowcy. Bez śmigłowców się tego nie da zrobić.
No, to wie pan, to ta wojna w ogóle inaczej wygląda i opowieści o jakiejś doktrynie, o bronie na linii Wisły, no już naprawdę, niech pan na przykład posłucha pana generała Różańskiego. Naprawdę, świetny fachowiec. A pan słucha, a pan czerpie wiedzę z tego, co przyniesie panu tego pudelka, tak jak Janek mówi, wieprz z pudelkiem pomieszany wąsika. Przynosi panu i pan chce czerpać wiedzę na temat otaczającej pana rzeczywistości, słuchając kto z kim, jak, dlaczego i w jakiej pozycji i te takie ciekawostki. No. I kto kogo nie lubi, kto się z kimś kłóci. Tak, szczególnie doceniamy zainteresowanie naszymi osobami. Natomiast jeszcze taka prosta historia. W 2007 roku Jarosław Kaczyński przegrał 16 lat temu debatę z Donaldem Tuskiem w sposób straszny. Został wbity w ziemię. A już słynny tekst Donalda Tuska, w którym po prostu temu próbował przerywać w rozmowie i Donald Tusk to skwitował: pański czas już minął, panie prezesie. Teraz proszę mi pozwolić. Był naprawdę super. Natomiast tam się pokazało, że Jarosław Kaczyński nie ma kompletnie żadnego pojęcia na temat cen towarów, zwykłych towarów. No bo żeby, drodzy Państwo, żyć w Polsce, żeby mieć pojęcie, jakie są problemy, to trzeba byłoby trochę pochodzić do sklepu, porobić zakupy, zobaczyć, ile się pieniędzy wydaje, ile tak naprawdę kosztuje utrzymanie domu. Jarosław Kaczyński takiej wiedzy nie ma, więc żeby się kompletnie nie zatracił, taka ściągawka w porównaniu z 2015 roku. Więc panie Kaczyński, bo tego panu nie powiedzą, będą ukrywali. Otóż ceny żywności wzrosły o 62,5%. Dla porównania, pensje nauczycieli w tym czasie wzrosły o 47%, tak z dumą pokazywał Czarnek, a inflacja wyniosła łączna, skumulowana około 50%. Czyli nauczyciele dzisiaj nie dość, że nie dostali pełnowymiarowej zwrotu za inflację, to w tej chwili żywność jest o tyle droższa, a żywność jest podstawowym takim składnikiem twojego portfela żywnościowego, jeżeli zarabiasz słabo. Więc drodzy Państwo, zobaczcie, jesteście nauczycielami, tak? I 62,5% żywność. Jak to się przedstawia? Ziemniaki 170% ceny wzrostu, cukier 162%, prawie 163%, chleb prawie 100% droższy, mleko 60, prawie 62%, masło ponad 62,5%, mięso prawie o 2/3, czyli prawie 66%, jajka prawie 83% wzrostu ceny. To jest to, panie Kaczyński, dlaczego przegracie wybory. Bo ludzi możecie okłamywać, możecie im tłumaczyć, jak się im świetnie żyje, ale oni idą do kiosku, do sklepu, do jakiegoś miejsca, w którym dokonują zakupów i widzą, że no, jest trochę inaczej. Że te pieniądze, które mają więcej w portfelu, te więcej tej kasy, starcza na mniej niż kiedy mieli mniejsze zarobki, ale ceny tak nie galopowały. I to jest jedna z takich kłamstw, które wam tutaj padnie. Desperacja pańska, panie Jarosławie, świadczy tego, że rozdajecie emerytom zasiłek w postaci czegoś, co nazywacie 14. emeryturą. To jest zasiłek drożyźniany i mało tego, przecież tego typu rzecz mogłaby być rozdysponowana jako normalna część emerytury, jako waloryzacja. Bo teraz, drodzy Państwo, to jest najważniejsze. Siła nabywcza emerytur. W ciągu 8 lat rządów Donalda Tuska i PSL-u wzrosły, uwaga, tam 7 lat, no bo tam 8 rząd to już była, 8 rok to już była Kopacz, ale wzrosły o ponad 15%. Czyli tak mówiąc obrazowo, emeryt zarabiał około 1/6 więcej, dostawał, czy zarabiał, on otrzymywał świadczenie emerytalne warte około 1/6 więcej niż kiedy się zaczynały rządy, czyli dostał taki udział w bogactwie, no bo emeryci już nie zarabiają, tylko dostają po prostu wynagrodzenie z ubezpieczenia społecznego, no i to chodzi o to, żeby to było w jakiś sposób adekwatne co do bogacenia się polskiego społeczeństwa. Tymczasem wysokość emerytur, podobno w okresie prosperity Jarosława Kaczyńskiego, drodzy Państwo, spadła wartość emerytur o około 10%. Jeszcze raz, czyli emerytury za rządów PiS-u
po prostu ich wartość spada. Jarosław Kaczyński po prostu oddaje teraz emerytom tę wartość w postaci, uwaga, zasiłków 13 i 14 i przedstawia to jako łaskę. Czyli, drodzy Państwo, ktoś, kto ma wypracowaną emeryturę, on nie potrzebuje łaski, on nie potrzebuje dostawać prezentów. On już swoje wypracował. To jest tak zwana sprawiedliwość społeczna, polega na tym, że jak społeczeństwo się bogaci, to się dzieli ze wszystkimi, także z tymi, którzy już nie pracują, tylko już mają te świadczenia. I pan Kaczyński po prostu oddając ludziom pieniądze, ich pieniądze zarobione, które spłacili w składkach, po prostu ogłasza to, że to jest łaska od niego. To się bardzo oczywiście panie Kaczyński zemści. Mówimy też o takich prostych rzeczach, bo miało być edukacyjnie, no bo pan jest analfabetą funkcjonalnym, czyli pan, bo my staramy się po prostu panu pomóc, no bo nie możemy uwierzyć, że jest pan po prostu aż takim złym człowiekiem, że mając wiedzę o tym, do czego doprowadziły pańskie rządy, pan nadal chce rządzić kolejną kadencję, pan chce kolejną kadencję zubażać Polaków. Więc drodzy państwo, doprowadziły do gigantycznego wzrostu zadłużenia. Wzrost zadłużenia zaś jest ni mniej, ni więcej, tylko po prostu okradanie naszych przyszłych pokoleń, dzieci, wnuków, bo to jest tak naprawdę życie na kredyt. Wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że każdego miesiąca zarabiacie w domu 8 tysięcy złotych, ale wydajecie 12 tysięcy, prawda? Pożyczacie po prostu z tego i tak dalej, że co miesiąc jest wydawane więcej niż się zarabia. I to jest takie przerzucanie wydatków do góry, do góry, do góry. No więc Jarosław Kaczyński doszedł do tego, że zadłużenie po prostu Polski rośnie w sposób gigantyczny. I pomysł Jarosława Kaczyńskiego jest taki, ale nie ma się co denerwować, bo inne kraje są bardziej zadłużone. Czyli koncepcja jest taka, drodzy Państwo, że jak przychodzi żona do męża i mówi, słuchaj, nie pij tej flaszki jednej na dwa dni, to on mówi, ale tam Tomek naprzeciwko, przepraszam Tomku, bo tak patrzę na ciebie i ten mówię, to taki Franek naprzeciwko. Już nie piłem z półtora roku, ale to jest dłużej, ale to... Dobra, nieważne, to Franek naprzeciwko mówi, to pije, kurczę, codziennie, więc odczep się, bo może być gorzej. I coś tak mniej więcej funkcjonują pańskie rządy. Wy po prostu okradacie przyszłe pokolenia. Doprowadziliście do tego, że w ciągu prawie 8 lat waszych rządów, bo zaraz wybije 8, spadła liczba inwestycji z 20,8%, które uznawaliście za niskie w 2015 roku, do nieco ponad 16% w 2022. I teraz, drodzy Państwo, mamy sytuację taką, czyli doprowadzili do sytuacji, Jarosław Kaczyński doprowadził do sytuacji, w której Polacy i zagraniczne firmy nie chcą w Polsce inwestować. Skoro liczba inwestycji spada, to nie będzie w Polsce wzrostu gospodarczego, którego, no bo skąd? Wzrost się bierze z inwestycji. Wzrost bierze się stąd, że ktoś przychodzi do Polski albo Polak mówi, to ja się zadłużę, rodzina się zbierze i będziemy pracować. Dlaczego oni nie chcą pracować? Jak pan, panie Jarosławie, myśli? Tego panu Wąsik z Kamińskim nie powiedzą. Otóż nie chcę pracować, bo doprowadziliście do sytuacji takiej, w której ludzie się boją prowadzić działalność gospodarczą. Bo zamiast otrzymywać pomoc, to wy polujecie po prostu na ludzi, szukacie ich po konto, włażycie im na konta, szukacie tego. To nie jest tak, jak powinno być w normalnym państwie, takim na przykład, jakim jest Anglia, w której ludzie zaczynają w ogóle biznes. To nikt w ogóle na samym początku nie wymaga od człowieka, który sprawdza swoje szanse w biznesie, aby w ogóle zakładał firmę. On ma sobie sprawdzić, czy to w ogóle się ta działalność w ogóle jakoś przynosi dochód, czy ten. I dopiero jak się okazuje, że to, co sobie wymyślił, zarabia, to dopiero wtedy ma obowiązek założyć firmę. I nikt na niego nie poluje, wszyscy przychodzą, wszyscy mu pomóc, wszyscy mu kibicują, żeby on po prostu tą swoją działalnością gospodarczą jak najdalej zaszedł. Jak myślicie, dlaczego Jarosław Kaczyński tego nie chce? Dlaczego on nienawidzi przedsiębiorców? Dlaczego on robi wszystko, żeby w Polsce się nie opłacało prowadzić działalności gospodarczej? Odpowiedź jest prosta. Przedsiębiorcy to są ludzie, którzy nie lubią PiS-u. Dlaczego? Dlatego, że to są ludzie, którzy chcą pracować na swoje szczęście, nie chcą żadnych pieniędzy od państwa. Oni nie chcą po prostu, żeby państwo ich wyzyskiwało, okradało,
Oni chcą po prostu państwa, które będzie stabilne, przede wszystkim stabilne. To jest stabilność jest najważniejsza, a nie tak, że nagle Jarosław Kaczyński w 2021 roku ogłosił powstanie Polskiego Ładu, który był gigantyczną, największą w historii podwyżką podatków, w której zlikwidowano możliwość odliczania składki zdrowotnej. To było, drodzy Państwo, prawie 7,75% tych wynagrodzenia. Po czym, jak się zrobiła po prostu gigantyczna poruta, ludzie zaczęli zawieszać, likwidować działalności gospodarcze, to łaskawca po prostu, uwaga, obniżył podatek z 17 punktów procentowych na 12, czyli zmniejszył podwyżkę po prostu o 2 trzecie, czyli z podwyżki 7,75 tam została podwyżka 2,25. Szanowni Państwo, ja nie wiem, Panie Jarosławie, czy ja mówiłem wystarczająco wolno. Bo nikt panu tego nie powie. To nie są spiski. Tu nie jest tak, jak panu opowiada Wąsik z Kamińskim, że są określone siły, na przykład, które kosmopolityczne, takie jak których emanacją jestem ja i Tomek Schweigert, że my jesteśmy po prostu sfrustrowanymi kolesiami wynajętymi do zabicia najlepszego rządu w historii. Wręcz przeciwnie, jesteśmy obywatelami wkurzonymi nie tylko tym, jak się nas traktuje, ale tym, że niszczy pan po prostu państwo polskie. Nie było szkodnika takiego jak pan w historii Polski po roku 89. I powiem tak, pan już ma tego świadomość, że pańskie rządy prowadzą do katastrofy gospodarczej. I to jest najbardziej podłe w tym wszystkim, że mając tą świadomość, pan dąży do utrzymania się za wszelką cenę przy władzy, dlatego, żeby nie ponieść konsekwencji, żeby po prostu, bo taki jest, panu się wydaje, bo taki jest świat. I to jest najbardziej ohydne, kiedy z takich najbardziej prymitywnych, egoistycznych pobudek ludzie próbują demontować systemy demokratyczne. Jak to mówił Churchill o demokracji, to najgorszy z możliwych systemów, ale ludzie nie wymyślili nic lepszego. Zastąpienie demokracji parodią, dyktaturą, w której parodia jest demokratyczna, w której takim najlepszym dowodem to jest to okłamywanie ludzi, które dokonujecie przy pomocy właśnie chciałbym tutaj Jarosławowi Kaczyńskiemu jego ulubioną. Znaczy, Jarosław Kaczyński ostatnio bardzo zmienił w ogóle tą swoją narrację i tak się skłonił w kierunku naszego największego sojusznika, czyli Amerykanów. I panie Jarosławie, tylko niech pan dokładnie sobie zapamięta, ja panu nawet to przeczytam. Powoli powiem. Prezydent USA Abraham Lincoln powiedział kiedyś: można oszukiwać wszystkich przez jakiś czas, a niektórych przez cały czas, ale nie możesz oszukiwać wszystkich przez cały czas. Także gdyby pan był uprzejmy, bo pan sobie jakoś po swoim powiem, wszystkich przez cały czas oszukiwać się nie da, panie Jarosławie, po prostu się nie da. Tak? Niech pan sobie to weźmie do serca, to naprawdę są bardzo mądre słowa. Tak, no. Także panie Jarosławie, no a tutaj to, co pan nam usiłuje zaserwować i to, kiedy pan jeszcze wychodzi, wie pan, nie wolno pokazywać. To już jest taka szkoła, niech pan, nie, Wąsik o tym nie wie, niech pan weźmie jakichś innych fachowców, tego takiego starego, co doradza Wąsikowi odnośnie stanu wojennego i odnośnie tej dywersji ideologicznej, panu wytłumaczy. Nie wolno pokazywać tego, co boli, no przynajmniej jeżeli chodzi o doświadczenie medialne, a pan wychodzi, to wymiar sprawiedliwości Tusk, panie Jarosławie, no, odrobina dystansu. A pan tylko o tym, pan po prostu się zapętlił na tym temacie. No, staram się panu tak wytłumaczyć, jestem praktykiem, jeżeli chodzi o te działania służb pana, to bardzo fascynuje pana. Pan udaje tutaj, że pan jest fachowcem. Nie, to panie Jarosławie, tak nie. Niech pan posłucha jeszcze innych fachowców, prócz Wąsika i prócz Kamińskiego. Może to nie będzie tak ciekawe. Bo wie pan, bo to są sprawy marginalne, kto z kim, jak, w jaki sposób i dlaczego i to, co Wąsik się skupiał. Pierwszym razem sędzia Łączewski powiedział, że 6,5 tysiąca razy w słuchawkach tam jeszcze. Wszyscy mówią, spocone jakieś tam chusteczki na biurku, no bo jak spocone, to potrzeba chusteczek i tylko się skupiał na jednej dziedzinie. Panie Jarosławie, nie. Jest worek, korek i rozporek. Już mówimy o werbowaniu. To nie tylko rozporek, ale są różne rzeczy. Trzeba się naprawdę, panie Jarosławie, no i trzeba się, to co mówi prezydent Duda,
Trzeba się uczyć. Prezydent Duda się cały czas uczy. A to, że pan się... No, to jest prawda. To, co Janek powiedział, pan prezydent się bardzo denerwował. No, pan kazał się najeść ekskrementów, tak oczywiście Metaforycznie. metaforycznie prezydentowi Mamy Dudzie. No nadzieję. po prostu się najadł do syta. No. No przecież niech pan zobaczy. I teraz, a pan wychodzi jeszcze, pan mówi, no nie, już teraz będzie powołana komisja tutaj, prawda, i obejrzycie najpierw film Reset. Panie Jarosławie, no to jaka komisja utajniona, która się odniesie do filmu Reset, którą zrobił pan Cęckiewicz i pan Rachoń i tłumaczą nam rzeczy, które, wie pan, inaczej, dokumenty, które można jednoznacznie zinterpretować i nam tłumaczą, że to trzeba inaczej zinterpretować. Panie sobie, no to jest tak jak z tą kobietą, która rozmawiała z panią redaktor, żeby już orać, że ciągle tu się spotyka z Putinem. No. Ale to jest, ale to jest, ale widzisz, Tomku, oni właśnie na taki elektorat jadą. Jarosław Kaczyński chce mieć ludzi, którzy, krótko mówiąc, nie są specjalnie rozgarnięci. To, co napisał Wojciech Roszkowski, to, co napisał w tych podręcznikach, powiem państwu, to jest naprawdę obraza inteligencji. Fakt, że polski naukowiec Roszkowski podpisał się pod tekstem o zamachu w Smoleńsku na tego, to jest hańba. To jest hańba dla niego, to jest hańba dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, która dopuszcza po prostu kłamstwo. Czarnek, powiem tak, nie wiem, jakie tam są przepisy, ale to jest po prostu rzecz haniebna, że po prostu dezinformują. Stawiają się w tym momencie i to jest pańska sprawka. Będzie pan zapamiętany jako taki koleś, który z własnych prywatnych pobudek, ponieważ nie chce pan być kojarzony z tragedią, do której pan przyłożył ręce, bo przyłożył pan tragedię do katastrofy smoleńskiej. Jaki sposób tłumaczył to major pilot Arkadiusz Szczęsny na tym kanale? Otóż Jarosław Kaczyński wspólnie z bratem szczuli i zaszczuwali pilota, który odmówił lotu do Tbilisi. To było wspólne dzieło ludzi, pracowników braci Kaczyńskich. Następnie demontowali system bezpieczeństwa lotów w taki sposób, aby przekazać kontrolę nad tym, jak lata samolot, czy lata, gdzie ląduje, w ręce prezydenta RP. Drodzy Państwo, to jest najbardziej wstydliwa tajemnica, że oni doprowadzili do tej katastrofy. Doprowadzili do niej w ten sposób, że decyzję o wylocie 10 kwietnia nie podjął pilot, który był kompetentny, który nie miał uprawnień do lotu. To jest wielka tajemnica. Tajemnica, którą niestety podpisało się pod tym z powodów politycznych część ludzi związanych z układem rządzącym, bo myślę, że to nie była wiedza, która była powszechna o tym, że kapitanem, szefem statku powietrznego, który leciał, nie był Arkadiusz Protasiuk, ale był generał Andrzej Błasiek jako po prostu, tylko on miał tylko papiery na to, żeby ten lot w ogóle się odbył. To znaczy bez tego ten lot nie byłby w stanie w żaden sposób, znaczy lotnisko w ogóle nie pozwoliłoby wystartować panu Arkadiuszowi Protasiukowi, dlatego że nie miał on wystarczających uprawnień. Drodzy Państwo, taka historia sprzed paru tygodni, kiedy prezydent Andrzej Duda był na wybrzeżu, nie był w stanie podejść do lądowania na lotnisku, które miało naprawdę świetny system naprowadzający, ale uwaga, pilot, który kierował, załoga, która była z prezydentem, nie miała uprawnień do lądowania w takich warunkach. Koniec, kropka. Pilot się wziął i wycofał, bo nie wolno. Jest procedura, nie wolno. I uwaga, nie miała załoga lotu 10 kwietnia uprawnień, aby przy takiej pogodzie podchodzić do lądowania. Takie uprawnienie miał tylko generał Andrzej Błasik, który był pasażerem w tamtym locie. Ale na skutek zmian proceduralnych, które dokonał Lech Kaczyński, Andrzej Błasik, Jarosław Kaczyński, to wszystko opowiada w sposób naprawdę znakomity i przejrzysty pilot Arkadiusz Szczęsny. Polecam tutaj 4 wywiady na tym kanale, drodzy Państwo. 5 wywiad o helikopterze Wąsika też polecam, drodzy Państwo, bo to są rzeczy, to jest wypadek, który wpisuje się w tradycję smoleńską, czyli po prostu robienia wszystkiego na gębę. Ci kolesie są po prostu, drodzy Państwo, tak niekompetentni. Jeszcze raz, niekompetencja Jarosława Kaczyńskiego, niekompetencja jego rządów zabiła 230 tysięcy Polaków
podczas walki z epidemią koronawirusa. Zabiła w ten sposób, że nie otrzymali właściwej pomocy medycznej i to było kilka razy więcej niż było w innych państwach, co jest dowodem po prostu na niekompetencję tej władzy, drodzy Państwo, pańskiej władzy Jarosławie Kaczyński. Gdyby miał pan odrobinę przyzwoitości, to nie tylko pan by nie startował, nie tylko z Warszawy, bo jak pan nie startuje, jak pan zwiał pan przed Donaldem Tuskiem, bo dostałby pan 4 lub 5 razy po prostu mniej głosów i dlatego uciekł pan do Kielc. Miejsce, gdzie pan się urodził, gdzie pan uważa, że tutaj tylu będzie pan zwolenników. No. Pan się urodził tam? Wychował. Nie, no co ty. No on się w Warszawie przecież... No to mówię, uciekł z miejsca, gdzie się urodził, tak. Wychował. Tak, tak. O to mi chodzi, Janko. No, miejsca, gdzie go znają. Uciekł miejsca, tak, gdzie go... no zawsze startam, no właśnie dlatego, że go znają. Szanowni Państwo, Historia na Weekend, magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów, drodzy Państwo, jak Żydzi zmonopolizowali w pierwszej Rzeczpospolitej, czyli tej zlikwidowanej przez zaborców, handel alkoholem. Układ pomiędzy szlachtą a starozakonnymi. Na czym polegał? Oprócz tego, drodzy Państwo, mocny materiał mój polecam w środku o zagadce powstania, które się nie odbyło w lipcu 1877 roku. Rosja zaatakowała Turcję, a Anglicy zapłacili w Polsce swoim agentom, aby wywołali powstanie. Powstanie, które miało odciążyć Turcję i uratować ją przed spodziewaną klęską. Polacy kasę wzięli, ale do powstania nie doszło. Dlaczego tutaj opisuję? To bardzo ciekawa historia, której praktycznie nie ma w polskich podręcznikach, znaczy na pewno nie ma. W polskich podręcznikach jest rozrzucona po niektórych książkach historycznych dla fachowców, a szkoda. Ja tylko żałuję jednej rzeczy, że ci, którzy wzięli te pieniądze od Anglików, w pewnym momencie jak zrozumieli, jaki jest cel, że celem jest po prostu prowokacja, która ma służyć wykrwawieniu Polaków, to zwrócili pieniądze, zamiast, drodzy Państwo, zrobić to, co zrobili, czyli nie wywoływać powstania, ale pieniądze zatrzymać. No, krótko mówiąc, drodzy Państwo, tak powinni się zachować, jak zachowali się agenci ukraińskich służb, którzy wzięli pieniądze od Władimira Putina w 2021-2022 roku za wywołanie zamachu stanu, który miał obalić Zełenskiego i doprowadzić do instalacji prorosyjskiego rządu w Kijowie. Drodzy Państwo, nikt nie wie, ile pieniędzy poszło. Wersje są takie, że od 600 milionów dolarów do 6 miliardów. Ja, drodzy Państwo, przybliżam się do tej drugiej kwoty. To naprawdę będzie jedna z większych zabawnych historii w tej tragicznej historii ukraińskiej wojny. Czyli po prostu, że okradziono nawet, jak tu można uczciwie podbijać inne kraje, jak po prostu nie można sobie nawet po prostu kupić zwykłego zamachu stanu. Jarosław Kaczyński ma podobne... Jak żyć? Jak żyć? Jarosław Kaczyński ma podobne problemy po prostu. Drodzy Państwo, no powiem tak, w tej chwili ostatnią linią obrony Jarosława Kaczyńskiego to są symetryści. To są ludzie, którzy starają się nas przekonać, że i nie dostrzegać tego, że Jarosław Kaczyński opiera swoje rządy nie o demokrację, ale po prostu opiera o budowę dyktatury, o budowę systemu, który ma miażdżyć ludzi. Pamiętajcie, on to zapowiedział, że chce opanować sądy. Jeżeli PiS opanuje sądy, to drodzy Państwo, to się skończy niszczeniem ludzi finansowym, wsadzaniem ich do więzień, do aresztów. To już się dzieje, tylko że Jarosław narzeka, drodzy Państwo, no bo na przykład nie udało mu się wsadzić Romana Giertycha, prawda? Więc sądy są po prostu... A pan wie, to problem, tak. To jest, nie jest jedyny problem. No, sądy na przykład, no, znajdują się sędziowie, na przykład pierwszy skład sędziowski, który przeczytał, drodzy Państwo, akta w sprawie Tomka, to jest pierwszy sąd, który od razu puścił za kaucją. Wcześniej po prostu sędziowie, drodzy Państwo, podejmowali decyzję bez czytania akt. To jest, drodzy Państwo... Losowałem tych samych sędziów. Miałem takie szczęście, żebym ja tak w totku mógł takie wygrywające liczby wylosować, to ja bym losowałem tych samych sędziów. Szanowni Państwo, historia na weekend. No dobrze, a teraz Tomek z Wąsikiem jeszcze. Ja do Wąsika. Wiesz, ja tak pragmatycznie do ciebie, wiesz, to tak już sobie pogadamy pragmatycznie, to już nie chodzi o jakieś tam śmichy, podsłuchiwania, kto z kim, jak i tak dalej. Posłuchaj. W więzieniu w Siedlcach został zamordowany 41-letni mężczyzna. Jak wynika z informacji faktu, został on uduszony przez jednego ze współwięźniów. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. To wiadomo, jak tam prokuratura będzie robiła. Zdarzenie miało miejsce w nocy 16 sierpnia.
41-letni mężczyzna został zaatakowany przez jednego z trzech współwięźniów, z którymi dzielił celę. Teraz posłuchaj. Policja, spokojnie, tak normalnie. Patrz. Donald Tusk mówi, że te 100 dni obejmie kilkuset. Kilkuset, no których ludzi trzeba, no nie wiem, wszyscy będą siedzieć, ale obejmie, wiesz. Teraz z cel izolacyjnych, no dużo jest pozajmowanych, no bo siedzą ci, którzy koniecznie siedzą. Ja bym na twoim miejscu dogadał się z Ziobro i z innymi, żeby tych cel izolacyjnych było dużo więcej. I naprawdę ja bez żartów, ja nie straszę, żeby były te cele izolacyjne, bo one są niezwykle ważne. I wiesz, bo tutaj naprawdę, jeżeli tych cel izolacyjnych nie ma, powstają straszne rzeczy. To ja się nie dziwię. To jest, wiesz, tak jak z tym dowcipem, gdzie radni głosowali, czy przeznaczyć środki na więzienie tutaj dołożyć, czy dołożyć na żłobek w przedszkole. No, doszli do wniosku, że w żłobku w przedszkolu już nie będą. Także naprawdę macie pochowanej tej gotówy tyle. Pomożecie ludziom, a przy okazji zainwestujcie w cele izolacyjne, takie z prawdziwego zdarzenia, bez tych pluskiem, gdzie, wiesz, ja nigdy nie byłem w celi izolacyjnej, no, nigdy nie byłem na ochronkach, na izolatkach, zawsze byłem wśród wielu ludzi i w większości na celach grypsujących, bo tak wyglądało. Ale powiem ci, no, zainwestuj w to, to jest niezwykle ważna rzecz, bo wiesz, teraz to człowiek nie rozumie, przychodzi obok tych murów, chodzi w kółko, a nie wie co, a teraz co? No, jeżeli nie posadzą, na przykład niektórych ludzi nie posadzą z takimi przestępcami, no to na bombowni was posadzą. No z kim? Z pedofilami, z jakimiś tam... Wyjaśnij, co to jest bombownia. Bombownia jest to taka cela, gdzie są ci ludzie tutaj w hierarchii więziennej, tacy już najniżej określani siedzą. No siedzą tak zwany ninja domowi, czyli ci, którzy w domu, tak powiem, no, zachowywali się w ten sposób, że dręczyli rodziny, pedofile, gwałciciele, matkobójcy, ojcobójcy, dzieciobójcy, no tacy, wiesz, no tych nielubiani. I one są z reguły też monitorowane, te cele, ale wiesz, to też człowiek może być monitorowany, ale nie cały, tobie się wydaje, że wiesz, tak jak Pegasusa można cały czas, w więzieniu nie można monitorować cały czas więźni, bo to jest niezgodne z prawem, można przez jakiś czas. Także zadbajcie o to. To jest niezwykle ważna sprawa. My chcemy, żebyście naprawdę mogli funkcjonować. My chcemy was pytać, chcemy, żebyście opowiadali. To musi być naprawdę, to nie może być jakaś zemsta, to musi być jakiś element dydaktyczny. Będzie Prawo i Sprawiedliwość, drodzy państwo. No, zapanuje Prawo i Sprawiedliwość. W praktyce, drodzy państwo. Szanowni państwo, do zobaczenia.